Hej wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Właśnie mamy godzinę 10:50, ja czekam na Klaudię Klatex, ponieważ jedziemy razem do Ikei. Klaudia, z tego co widziałam, to potrzebuje dosyć sporo rzeczy, bo mi wysłała wcześniej, także będziemy chodzić dzisiaj po Ikei i ich szukać, ponieważ Klaudia się przeprowadza, stąd tyle rzeczy potrzebuje. Ja natomiast na ten moment, co wpadło mi do głowy, potrzebuję wałek do ciasta i do tego jakieś świeczki z chęcią kupię, także jedziemy do Ikei, no i zobaczymy, co jeszcze mi się przypomni, co może jeszcze w domu mi się przyda, co jeszcze wpadnie mi w ręce, także dzisiaj jest piękna pogoda i mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny dzień. Jesteśmy z Klaudią w sklepie w Ikei i Klaudia już szaleje, bo tak jak mówiłam, się przeprowadza, także jeśli chcecie zobaczyć mieszkanie i całą przeprowadzkę, to zapraszam na Klatex Vlog, tak? Klatex Vlog. Tak. Ja mam dwie rzeczy na ręce. A ja mam, słuchajcie, szaleństwo. Sporo rzeczy, ale jeszcze mamy sporo do kupienia, także chyba wydam ci tutaj dużo kasy, niestety. Idziemy dalej. Tak. Klaudia coraz bardziej szaleje. Do auta, Paulina, no. Dwie sztuczyńskie, nie wiem jak to zrobimy. Dam radę. Także my już po zakupach, Klaudia poszła odwieźć wózek. No i w sumie dobrze, że przyjechaliśmy. Ja też pokupowałam sobie parę rzeczy. Nawet nie wiedziałam, że są mi potrzebne, ale Ikea właśnie tak działa. Zawsze znajdzie się coś, co jednak się przyda, także super. Po zakupach w Ikei poszłyśmy sobie jeszcze na jedzonko do jakiejś koreańskiej knajpy. I mamy makaron z kurczakiem. Zaraz zobaczymy, czy będzie dobre. Także kosztujemy. Tak wygląda. Pachnie całkiem ładnie. Klaudia mówi, że dobre. Dobra. Więc jemy. Niestety mam tylko pałeczki i łyżkę, więc jakoś będę musiała sobie poradzić. Ale dam radę. Nawet próbowałam. Ja też pałeczkami nie umiem jeść makaronu. No, no, no. Ale to się da. Zmiana samochodów. Wysiadam od Klaudii i kierowcy, dokładnie. Teraz patrzcie, kto jedzie. Pierwszy raz jadę z Konradem. Ktoś na drogę, masz na drogę, nie masz. Także pierwszy raz jadę z Konradem. Jest dzisiaj bardzo dużo emocji. Byłyśmy na zakupach w Ikei, zjadłyśmy obiad. I potem wracałyśmy, zanim wróciłyśmy, to jeszcze pogadałyśmy. I potem znowu wieczorem o 20 widzimy się z Klaudią i z Kacprem. Tym razem Dominik jedzie ze mną i jedziemy do nich. Także dzisiaj dwa razy w ciągu dnia. No i teraz jedziemy z Konradem do sklepu. Jedziemy do Pepco, do Rossmana i do Action. Tak? Tak. Tak. Ja muszę kupić parę rzeczy na Instamas i muszę kupić prezent dla mojej znajomej, bo jutro ma urodziny. Znaczy robi urodziny, miała już wcześniej i muszę jej kupić jedną część prezentu. Trochę jestem zestresowana, gdzieś tu trochę patrzę w aparat, a trochę na drogę, bo patrzę, jak Konrad jedzie, ale wierzę w niego. No oczywiście ja też kiedyś pierwszy raz jeździłam samochodem, nie byłam najlepsza w tym, ale to jest do wypracowania wszystko, także spoko. Najpierw idziemy do Pepco zobaczyć piżamy świąteczne. Wciąż jej nie mam, także może uda mi się jakąś fajną kupić. I can only hope that... Ogólnie w Pepco nie było żadnych piżamek. Chyba już powoli wyprzedają cały świąteczny asortyment i po prostu go likwidują, także lipa, bo nie mam żadnej świątecznej piżamki, a musimy mieć na Wigilię, bo zawsze po Wigilii potem siedzimy i oglądamy wspólnie filmy, także trzeba mieć świąteczną piżamkę. No i idziemy teraz do Rossmana po misia, jak one się nazywają? Podaruj misia. Podaruj misia. Nie dostaliśmy nic, czego potrzebowaliśmy, totalnie nic, także jedziemy teraz. Ale to już jest kolejny raz, kiedy jesteśmy w sklepie, na vlogu tam którymś początkowym, też byliśmy w sklepie. I nie ma nic. I nie ma nic, sklepy są totalnie niezaopatrzone. Nie wiem, czy to jest wina pandemii, że ludzie kupują online, ale może. Kurde, no. Nic, w sensie nic się nie da kupić, naprawdę. No, naprawdę ciężko, także idziemy ostatecznie do Action i tam najwyżej zrobimy zakupy takie, które potrzebujemy. Strasznie dziwnie czuję się, jak Konrad jedzie samochodem, w sensie dlatego, że to po prostu ja zawsze wszędzie jeździłam, serio zawsze. Czy to z mamą, czy z Konradem, no zawsze ja byłam kierowcą. Tym razem jest Konrad. Ale dzisiaj pierwszy raz jechałeś zupełnie sam, nie? No. Stresowałeś się? No tak, w sensie, bo musiałem jechać, wymienić koła. W sensie nigdy tego nie robiłem, nie wiem jak to się robi, nie wiedziałem gdzie w ogóle mam jechać. No ale dałem sobie radę, bo jestem dorosły. Ja naprawdę czuję się dobrze, w sensie nie tak wiem, że mi tego brakuje, bo czekałam na to, aż Konrad będzie w końcu mógł jeździć samochodem.
wyszliśmy z Action, na szczęście tam dostaliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście nie wszystko, bo chciałam takie laski cukrowe do zdjęcia, no niestety nie było. Konrad poszedł jeszcze do Media Expert, żeby kupić wkłady do Instaxa, ale ja pokażę Wam, co kupiłam. I zobaczcie, ostatnio mówiłam Wam o mini piankach, natomiast tutaj znalazłam mini pianki, ale trochę większe niż tamte. Także myślę, że te jeszcze lepiej będą wyglądały do tego zdjęcia. Także raczej wykorzystam te. I zobaczcie na to, przy kasie złapałam UFO. Moi drodzy, kto jadł kiedyś w sklepiku szkolnym UFO? Koniecznie przyznawajcie się w komentarzach. Bardzo jestem ciekawa, czy faktycznie przypomni mi to smak dzieciństwa. I zaraz sobie skosztuję. No i standardowo, tak jak Wam mówiłam, jeśli jestem w Action, to kupuję Reese's. I kupiłam jeszcze maty do siusiania. Elmo co prawda potrafi załatwiać się na dworze, natomiast on ma 5 miesięcy, więc takie uczenie psa siusiania trwa tak naprawdę do roku. Jeszcze zdarzają się sytuacje, że gdzieś tam posiusia się w domu. Oczywiście mamy te maty, także siusia na matę, ale czy idziemy gdzieś do znajomych, to oczywiście przed się wysiusia, natomiast wolę ich zabezpieczyć i położyć jednak mu tą matę w razie czego, w razie jakby mu się zachciało to, żeby nie nasiusiał na podłogę. Dzisiaj rusza projekt Ekipa z Katowic. Patryk nas odwiedził, musiał zrobić zdjęcie. Konrad też będzie robił fotę, nie? Tak, potem robimy, na razie robimy pierniki. W końcu, bo zabieramy się za te pierniki od 5 dni. Ale przynajmniej kupiłam dzisiaj wałek w Ikei, więc będziemy mieć jak rozwałkować ciasto. I tutaj te foremki, no to pokazywałam zresztą. Rozwałkowaliśmy winem. No, tak. Co? Ty otwierałaś w ogóle te pisaki, bo widzę, że są smaczne. Mają fajne kolory, chciałam już zobaczyć. Ładne kolory. Tym razem w ogóle mamy domek. Przynajmniej nie konia. Wow, przynajmniej nie konia. To wyróbcie pierniki, a my będziemy z Patrykiem ozdabiać. No. Dobra? Które muszą być ładne, serio, bo ja muszę je do zdjęcia mieć. Jak ja? No to ja ci zrobię. Uj, to nie będzie się procesu robienia pierników może nie będziemy Wam pokazywać, już ostatnio je robiliśmy na ostatnim Roomasie, także żeby się nie powtarzać, przyjdziemy do Was, jak pierniki będą już zrobione i będziemy je ozdabiać. Mamy gotowe pierniczki, powiem Wam, że trochę daliśmy za dużo masła. Mimo wszystko naprawdę są bardzo dobre, ponieważ są bardziej takie maślane i moim zdaniem takie bardziej chrupiące, nie? Bardzo dobre. No i zobaczcie, tutaj już dekorujemy pierniczki. Konrad musi zrobić zdjęcie, więc na szybko ogarniamy, ale bardzo łatwo się dekoruje tymi pisakami. Stwierdziliśmy, że nie robimy lukru, ponieważ znowu zejdzie nam kolejny czas. Co? 20 minut. Nie, no bo to nie. Zrobiliśmy sobie szybko. Nie, tylko jak Ania Starmach, 20 minut lukier. Także w takim razie po prostu zdecydowaliśmy się na odekorowanie pisakami, no i zaraz będziemy robić zdjęcie. My właśnie wyszliśmy z domu, Konrad jest z nami, Konrad idzie do domu, my idziemy do paczkomatu, żeby odebrać. To jutro będę, Konrad. No? Jutro będę. No to o 15. No, to pa. Pa. My idziemy właśnie do paczkomatu, ponieważ musimy odebrać te przekąski dla Elmo, te gryzaki. Także Dominik idzie odebrać i jedziemy do Klaudii. Wesołych świąt, samo mięso nam wzięło. Wesołych świąt, samo mięso. Elmuś, to dla ciebie. Zaraz sobie skosztujesz, jak dojedziemy, no. Dojechaliśmy, także idziemy na górę. Moje ulubione Pepsi waniliowe. To też było w Biedronce. W naszej nie ma, bo sobie też próbowałem, ale też byliśmy winy. I sushi już na nas czeka, także będziemy jeść i miło spędzać czas. A Elmuś znowu boi się windy. Nie, bo się, ojejku, jaka rybka, kochana, chodź. No, nie bój się. I zobaczcie, otworzyliśmy tą paczkę dla Elmo z przysmakami i mamy tutaj jeden mix. Tutaj jest to ucho, jest w sumie duże, nie spodziewałam się, że będzie aż takie wielkie. Tutaj mamy schab wieprzowy i te poroże. Cztery rzeczy są? No właśnie, nie wiem, tyle zamówiłeś? Jeszcze tu jakiś miks. No nie, tego miksa nie zamawiałam. A, no to może patrz, świąteczny prezent. No, gratis, słyszę. O, popatrz. Mamy kolejny dzień, wczoraj bardzo miło spędziliśmy wieczór, natomiast wróciliśmy po 12, także już wczoraj nic nie nagrywałam, po prostu poszliśmy spać. Teraz Elmus jest tutaj ze mną, oczywiście gryzie drzwiczki od kalendarza z Action. Zaraz otworzymy sobie kalendarze i wielką paczkę z L'Oreala, bo wczoraj mi przyszła, nie mam pojęcia, co jest w środku. Ja jestem bardzo niecierpliwa, ale stwierdziłam, że poczekam i otworzymy tutaj na filmie wspólnie tę paczkę, więc zobaczymy. No i mam tutaj jeszcze skarpetki, które dostałam wczoraj od Klaudii, także bardzo dziękuję. Mi się prawdopodobnie dzisiaj, ponieważ planujemy dzisiaj zrobić to zdjęcie z Konradem, którego niestety nie udało nam się zrobić wczoraj, ale mamy na to lepszy pomysł, także może dzisiaj się uda i może takie zobaczycie na moim Instagramie, bo też podobne chcę dodać. Także najpierw otwieramy tę paczkę z L'Oreala. L'Oreal, no to ma do włosów, tak?
taka ładna. Taka ładna świąteczna paczka. I odpakujemy sobie może tutaj. Aha. Jakiś wieniec ładny, zobaczcie. I w środku jest paczka L'Oreal Professional i kosmetyki do włosów. O Jezus! Już jakiś czas temu pokazywałam wam kosmetyki, jakich używam i były one właśnie z L'Oreal Professional, takie różowe, nie wiem czy kojarzycie, na Instagramie gdzieś tam o nich wspominałam. I właśnie dostałam kosmetyki tej serii, natomiast takie złote. Co ukradłeś? Co ukradłeś? A nie chcę się przyznać, patrzcie. Pomponik. No dobrze. Mniej. Super, bo te kosmetyki moje różowe mi się praktycznie już skończyły. Szampon jest na wykończeniu, a odżywka totalnie się wykończyła. I oprócz tego mamy jeszcze olejek, serum do włosów, także super. Serum ochronne do włosów zniszczonych, bez spłukiwania. Jestem bardzo ciekawa tych produktów. Właśnie odkręciłam tę maskę, nie spodziewałam się tego, myślałam, że będzie biała jak każda maska, a zobaczcie to. W tym świetle nie widać tego aż tak bardzo, ale ona jest mega złota z takimi w ogóle drobinkami. No przepięknie wygląda. Mam nadzieję, że tak samo dobrze mi się sprawdzi na włosach, jak pięknie wygląda i pachnie. Także super, będziemy testować. Zaczniemy od kalendarza z Action. Standardowo już nie przyczepiam nawet tych drzwiczków, ponieważ one ciągle odpadają. Dzisiaj otwieramy numerek. A, patrzcie, nie mamy dziewiątki otworzonej. Jakim cudem? Otworzymy dwa. O, proszę. Krem do rąk. Tych kremów do rąk już mam naprawdę mnóstwo. Na pewno moje ręce będą wystarczająco nawilżone, jak będę je wszystkimi kremami smarować. I otworzymy sobie jeszcze dziesiątkę. I tak jesteśmy dwa okienka w tył, także nadgonimy innym razem. Natomiast nie będę wszystkich otwierać, wiecie, na raz na filmiku. Co jest, Emuś? A tutaj mamy pod dziesiątką, czy to jest pilniczek? Złoty pilniczek do paznokci. Słodziutki, taki do torebki. W razie czego jakby jakiś paznokieć się uszkodził, to można sobie tam naprawić. Teraz przejdziemy do kalendarza z NYXa. I pod dziewiątką mamy kolejny olejek do ust. Pisaliście mi, że olejki do ust są pielęgnacyjne i że są bardzo dobre. Faktycznie zaczęłam sobie używać i bardzo przyjemnie nosi się go na ustach, ponieważ nie klei się i ładnie te usta nawilża, także super. I pod dziesiątką kolejny rozświetlacz w płynie. Dokładnie, tym razem już dobrze wiem, co to jest. Taki rozświetlacz w płynie z NYXa. No i mój ulubiony kalendarz, czyli z kulami do kąpieli. Otworzymy sobie jedno okienko i tutaj otworzymy szóstkę. Pod szóstką mamy usta. Zobaczcie, jaka piękna kula do kąpieli w kształcie ust. No mega mi się podoba. Oczywiście jestem z niej bardzo zadowolona. Zapach znośny, lepszy niż tamtej poprzedniej, także super, na pewno sobie użyję. No i to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszego vlogmaska. Mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!